Starogardzie Gdańskim pierwszy dzień wiosny upłynął pod hasłem edukacji. Uczniowie ósmych klas zapełnili przestrzenie zespołu szkół ekonomicznych. Już niebawem będą wybierać kierunek swojej kariery zawodowej. Przedstawiamy kompleksową ofertę w naszych szkołach ponadpodstawowych, to co młodzież może sobie wybrać. Efekty są naprawdę, jak powiedział tak, imponujące, bo młodzież wychodzi zadowolona. Ja też bardzo dziękuję samorządom naszym gminnym, bo te samorządy zapewniają transport tym dzieciom czy młodzieży już powiedzmy na te targi. Wiele bardzo atrakcyjnych zawodów, wiele praktyk zagranicznych, wiele współpracy z podmiotami gospodarczymi, o czym też świadczy obecność tych podmiotów gospodarczych. Także robimy to dla młodzieży, robimy po to, żeby ta młodzież została u nas, powiecie starogardzkim, żeby nie musiała emigrować. My mamy za zadanie takie, żeby jak najdokładniej poinformować ósmoklasistów, jak wyglądają szkoły, bo to, co zobaczą tutaj na stoiskach, to jest taka pigułka. Natomiast w tym czasie są otwarte szkoły wszystkie i oni, jeżeli będą chcieli, to mogą do tych szkół się udać, je sobie przemaszerować, porozmawiać. A tutaj mają też do dyspozycji młodzież z tych szkół, która będzie, myślę, szczegółowo informować o tym, co będzie. Ich czekało ewentualnie we wrześniu, gdzie tam przyjdą. Wydarzenie odbywa się już od 12 lat. Wystawiają się wszystkie szkoły powiatu starogardzkiego, szkoły publiczne, ale również mamy szkołę policealną, szkoła prowadzona przez samorząd województwa pomorskiego, czyli dawny medyk, oraz szkołę niepubliczną. No i wszyscy pokazują, jakie zawody, czy w jakich kierunkach można się kształcić, aby uczniowie, którzy przychodzą do nas, uczniowie klas ósmych, mogli sobie wybrać miejsce takie, które będzie im pasowało. Witam ósmoklasistów, którzy jeszcze są pewnie nie do końca zdecydowani, jaką drogę wybierają. Także na targach mają okazję poznać mnóstwo szkół, które prezentują swoje walory. A oprócz targów edukacyjnych czekamy na ósmoklasistów w naszej szkole, gdzie odbywają się lekcje otwarte. Zainteresowanie uczniów targami mówi samo za siebie. Ja uważam, że tak, bo na pewno możliwość takiego rozeznania się, jak ktoś jest ciekawy, mógłby podpytać, jakby dowiedzieć się od ludzi, którzy rzeczywiście są w tej szkole, to jest moim zdaniem mega. To, że można się ogólnie przejść po szkołach przy okazji, poznać te szkoły, to na pewno zwiększa świadomość wyboru. Mamy kilka wyborów po szkole, czyli kilka zawodów. Możemy iść do wojska, do policji, możemy właśnie iść na ekonomistę, chyba że ktoś wybierze technik logistyk. Moim zdaniem warto jest takie targi organizować. Tak, bardzo. Jeśli ktoś kocha kwiaty, rośliny i w ogóle interesuje się całym ogrodem, to jest to dla niego bardzo fajna szkoła, bo dużo się może tam nauczyć. Chociaż u nas największą florę robią zwierzęta. Chciałabym wspomnieć, że jest bardzo dużo nauki, ale jest to warte, bo mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy nas świetnie przygotowują. W Polfarmie mamy najlepsze odcinki i sprzęt i ja uważam, że to jest bardzo przyszłościowy zawód, bo Polfarma współpracuje ściśle z naszą szkołą i dla naszych absolwentów szkoły są zapewnione miejsca w Polfarmie, jeśli chodzi o pracę. Tutaj widzimy wydruk 3D, jest to drukarka Ender w technologii drukowania FDM. Aktualnie drukuję sobie szafę pokazową, aby zachęcić pozostałych uczniów do właśnie skorzystania z naszej oferty i wykształcenia się w tym zawodzie. To jest nasz pająk, którego od zera zaprojektowaliśmy. Potem nastąpiło drukowanie wszystkich elementów, złożenie do kupy, programowanie i jeszcze prace trwają, ale już połowa przynajmniej za nami już jest zrobiona. Każdy może przyjść sobie tutaj do naszego stoiska, zapytać się, zadać pytania na temat nauczycieli, szkoły i w ogóle relacji międzyszkolnych, jakie u nas są. No i opowiadamy o naszych profilach, o tym, co się dzieje u nas w szkole, jakie mamy kierunki. Polecam z całego serca i jeśli chodzi o nauczycieli, o naukę i o znajomych najlepszych na świecie. Tak więc zapraszamy do drugiego. Zmiany na rynku pracy nabierają prędkości, ale nawet w obliczu wszechobecnego kryzysu doświadczeni pracownicy zawsze będą w cenie. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu cennych umiejętności. Polecamy również zobaczyć zeszłoroczne multimedialne targi edukacyjne powiatu starogardzkiego oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.